Szczęść Boże, witajcie w kolejnym Duchowym Espresso. Posłuchajcie dzisiaj historii zatytułowanej Szczegół. Proboszcz z pewnej wioski szczególną uwagę przykładał do zewnętrznego przygotowania świąt i uroczystości parafialnych. W szczególny sposób dbał o procesję Bożego Ciała. Chciał, aby to święto było najważniejszym wydarzeniem jego miejscowości. Już 3 miesiące wcześniej powołał specjalny komitet organizacyjny i przydzielał zadania wszystkim grupom parafialnym. W dniu święta całe miasteczko było zmobilizowane. Punktualnie o godzinie 10:30 wyruszył uformowany wcześniej orszak, rozpoczynając uroczystość. Na początku szli ministranci, a za nim przedszkolaki w strojach regionalnych, dziewczynki w białych sukienkach rzucające kwiaty, młodzież z parafialnej grupy sportowej, oratorium, bractwa, mężczyźni ze sztandarami, orkiestra i wreszcie wszyscy wierni. Jednym słowem, wspaniała procesja. Gdy orkiestra uroczyście zagrała pieśń eucharystyczną, z kościoła wyszło majestatycznie 4 młodzieńców niosących baldachim. Pod baldachimem szedł proboszcz, odziany w najlepszą kapę, unosząc ciężką, drogocenną, złoconą i zdobioną drogimi kamieniami monstrancję. Nagle obok proboszcza pojawił się ksiądz wikary, który pilnował ministrantów. Podbiegł i zatrwożony wyszeptał: księże kanoniku, w monstrancji brakuje hostii. Proboszcz odparł sucho: czy nie widzisz, ile rzeczy mam na głowie? Nie mogę zajmować się wszystkimi szczegółami. Bardzo przejmująca jest to historia. Czy Jezus jest dla mnie takim szczegółem? Czy Jezus to tylko dla mnie szczegół? Może dla niektórych właśnie tak jest. Jakiś drobny dodatek do życia pomiędzy wieloma innymi sprawami, rzeczami dnia codziennego. Pamiętaj, żeby w swojej codzienności nie zapominać o tym, kto jest dla Ciebie najważniejszy, że jest nim Jezus. Często gdzieś pośród tych spraw codziennych koncentrujemy się na tym, co jest zewnętrzne, które ma dodać, tak naprawdę ma być dodatkiem do tego, co jest najistotniejsze. Więc pamiętajmy, żeby nie zapominać o tym, żeby gdzieś nie przeakcentować pewnych rzeczy, bo Jezus to nie jest drobny szczegół, ale to jest fundament. Dobrego wieczoru. Szczęść Boże.